To był bardzo pracowity październik dla bokserów z wrocławskiego klubu Adrenalina Boxing. Zawodnicy jednak mogli cieszyć się z medali. Zaczęło się od sukcesów młodzików. Trener Krzysztof Wroński chwali nie tylko swoich zawodników, ale całą dolnośląską kadrę. 11 października wybraliśmy się razem z kadrą Dolnego Śląska na Mistrzostwa Polski Młodzików rozgrywane w Tarnowie Podgórnym. Kadra Dolnego Śląska zdobyła tam 6 złotych medali, jeden srebrny i jeden brązowy medal. Był to bardzo dobry wynik. Złoto zdobył m.in. Jakub Przeszak z Adrenaliny w kategorii 65 kg. Wrocławianin pokonał 3-0 Pawła Koszca z Hetmana Zamość. Był to bardzo ciężki pojedynek, ale Jakub po raz kolejny udowodnił, że jest lepszym zawodnikiem. Rozegrał to fajnie, taktycznie, mądrze i jak na tak młodego chłopaka pokazał fajny boks. 15 października rozpoczęły się także młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Koninie. Z Adrenaliny na zawody pojechali Ireneusz Wojtasiński i Rafał Wołczecki. Wojtasiński odpadł w eliminacjach, jednak Wołczecki zaszedł bardzo wysoko. Mistrzostwo zakończył ze srebrnym krążkiem w kategorii 75 kg. W półfinale zmierzył się z obrońcą tytułu Mistrza Polski z ubiegłego roku Danielem Adamcem z klubu Raszkielce, gdzie zdominował swojego rywala, bijąc mocne ciosy z obu rąk i doprowadzając do 2 liczeń. Wygrał także na punkty, no i w finale stoczył ciężki bój z bardziej doświadczonym kolegą Bartkiem Gołębiewskim, także z klubu Raszkielce, mistrzem Polski seniorów. W finale Wołczewski pokazał świetny boks i uległ Gołębiewskiemu po niejednogłośnej decyzji sędziów. A jak te zawody ocenił sam zawodnik? Tak naprawdę dwie walki toczyłem z czołówką krajową, z Adamcem, Danielem Adamcem oraz Bartoszem Gołębiewskim. Szczerze powiem, że cięższa walka czekała mi w półfinale właśnie z Danielem Adamcem. No, udało mi się wygrać w finałowej walce. Przegrałem stosunkiem głosów 4-1. Wołczecki jednak zebrał cenne doświadczenie, które za rok da mu jeszcze większe szanse na złoto. Mam dopiero 40 walk, gdzie boksowałem z zawodnikami, którzy mają, tak jak Daniel Adamiec, około 220. Bartosz Gołębiewski ma gdzieś około 100. No na pewno te doświadczenie, więc chcę jak najwięcej walk robić, żeby to doświadczenie zdobywać. Przede wszystkim rutynę, no i po prostu z nimi rywalizować, nie? Tak jak w tym roku udało mi się daleko zajść i myślę, że w przyszłym roku będzie to mój rok i zdobędę złoty medal na Mistrzostwach Polski. Po kolejne bokserskie doświadczenie zawodnik pojedzie po krótkiej przerwie. Mam plany z trenerem, rozmyślamy złotą rękawicę w Krakowie na pewno, która odbędzie się w grudniu. Też tydzień teraz odpocząłem po mistrzostwach, żeby się troszkę zagoiły rany, tam łuk miałem rozcięty delikatnie. Troszkę odnowy biologiczne, jakiś basen odpocząć, no i teraz zacząłem trenować od tego tygodnia, no i szykuję się z trenerem na, tak jak mówię, tą złotą rękawicę w Krakowie w grudniu. Także Jakub Przeszak, mimo zdobytego złotego medalu na mistrzostwach, widzi sporo miejsca na poprawę. Mi brakuje głowy w ringu. Muszę spokojnie walczyć, bo czasami się spinam i niestety nie wychodzi tak, które chcę wykonać. Mimo to w finale pokazał bokserską dojrzałość. Walka była trudna, najtrudniejsza ze wszystkich walk, ale udało się 3-0 wygrać. Inny z zawodników Adrenaliny, Mateusz Wojtasiński, przed tygodniem walczył w bokserskich Mistrzostwach Europy Juniorów. Niestety wrócił bez medalu, ale miejmy nadzieję, że z cennym doświadczeniem, które zaprocentuje w kolejnych mistrzostwach.